Szanowni Państwo, nasi drodzy goście, jednocześnie uczestnicy Festiwalu Sztuk Różnych, którego edycja po raz kolejny miała miejsce w naszym mieście i dzisiaj jest ten koncert podsumowaniem spotkania mieszkańców w ramach naszej małej ojczyzny Aleksandrowa Łódzkiego. Bardzo serdecznie Państwa witam w naszym zabytkowym kościele świętego Stanisława Kostki, który jest dumą nie tylko już w tej chwili naszego miasta, ale i regionu. I poza, jak zawsze to podkreślam, pełnieniem funkcji sakralnych jest także miejscem, gdzie kultura przez duże K i umiłowanie piękna jest tak samo celebrowane jak gesty liturgiczne i religijne sakrum. Proszę Państwa, zanim oddam głos panu burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego Jackowi Lipińskiemu, pozwolę sobie tylko na krótką, prywatną dygresję. Otóż znajdujecie się w miejscu, którego geniusz jest niepowtarzalny. To miejsce obarczone prawie już 200-letnią historią ukazuje nam zmagania pokazujące, że można powstać, zbudować i być tak jak Feniks z popiołów. To właśnie w tym kościele, zrujnowanym i porzuconym, dzisiaj tętni życie, liturgia i także celebrowana jest kultura w bardzo szerokiej ofercie. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na najnowszy nabytek, jaki został dokonany dla tej świątyni, ale i miasta. Oto mamy podświetlone, proszę zerknąć, nasze zabytkowe organy. Jest to 5 instrumentów w Polsce, organy firmy braci Walter i jeden z tych instrumentów znajduje się w naszym kościele. W piątek zamontowano monumentalne, przepiękne trąby hiszpańskie, które były wprowadzone w okresie renesansu i zawsze wykorzystywane były tylko w największych celebracjach. Przy przejęciu władzy przez króla, w mszach koronacyjnych i oto te 32 piszczałki znalazły się także w Aleksandrowie, aby móc w przyszłości prezentować Państwu koncerty praktycznie na międzynarodowym poziomie. To tylko taka mała dygresja, natomiast dzisiaj zapraszam na uroczy wieczór. Proszę Państwa, w tym kościele o Bogu nie mówi się wprost. A jeżeli mówi się, to poprzez słowa poezji, poprzez słowa piosenek, w tym wypadku poezji śpiewanej Marka Grechuty. W swojej ostatniej płycie, jaką nagrał przed śmiercią w 2004 roku, Niezwykłe miejsca, poświęcił uwagę miejscom, które go oczarowały. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór będzie spotkaniem w miejscu, które dzięki Grechucie Państwa także oczaruje. Życzę tego z całego serca, a teraz przekazuję głos naszemu burmistrzowi. Szanowni Państwo, nawiązując do słów księdza Jacka, powiem, że to wieczór szczególny na Festiwalu Sztuk Różnych. Postać Marka Grechuty jest w moim sercu szczególna i nie ukrywam, że zawsze żałowałem, iż nigdy nie mogliśmy gościć Marka Grechuty na tymże festiwalu z przyczyn oczywistych. Dziś projekt Grechuta, jeśli ktoś nie zna, czy ma 10 lat, czy ma lat 80, muzyki, poezji, śpiewany Marka Grechuty, tak naprawdę chyba nie interesuje się w Polsce muzyką. To postać kultowa, to postać wyjątkowa. Każdy zna przede wszystkim płyty z lat 70. z zespołem Anawa, pierwszy projekt, słynną płytę Korowy, czy Szaloną Lokomotywę, jak również fantastyczne płyty do poezji Bolesława Leśmiana w Malinowym Chruśniaku, czy też Wiosna Achtoty. To tylko kilka z nich. Dziś zaprezentujemy projekt, którego twórcą jest zespół Plateau. Płyta powstała 3 lata temu i już cieszył się niesamowitą popularnością. Zespół koncertował w wielu miejscach, m.in. w kultowej piwnicy pod Baranami.
sali kongresowej, w wielu, wielu innych miejscach, również z tym projektem w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Do projektu zaprosił wielu fantastycznych muzyków i my dzisiaj gościmy nieprawdopodobne osoby. Pierwsza z nich to pani Małgorzata Ostrowska. Jeśli nazwę ją polską Janis Joplin, mam nadzieję, że nie przesadzę, bo to chyba najbardziej charyzmatyczna z wielkich wokalistek, które wywodzą się z korzeni polskiej muzyki rockowej. Sam na tej muzyce przede wszystkim zespołu Lombard, który tak naprawdę już nigdy nie był taki po odejściu tej jedynej, tej największej Małgorzaty Ostrowskiej. Renata Przemyk to postać również wyjątkowa, to tak naprawdę intelektualistka muzyki, która jest szczególnym połączeniem poezji, muzyki intelektualnej, muzyki artystycznej, teatralnej czy aktorskiej. I na końcu ponad te dwie fantastyczne, piękne panie, Krzysztof Kiliański. To osoba, która zasłynęła w ostatnich latach fantastyczną płytą In The Room i przede wszystkim duetem Skaja, Prócz Ciebie Nic, czy utworem Stay. Za chwilę wydaje kolejny, mam nadzieję, fantastyczny album. Szanowni Państwo, zespół Plato, Małgorzata Ostrowska, Renata Przemyk, Krzysztof Kiliański. Yeah.
ofiarowałem pani ten czerwony melanchol. A pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami.
żył i umarł marnie. Kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześniej, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni tańcu, zapatrzeni siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie. Wciąż nie pewni siebie, siebie nie wiadomo. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomu. Прощайте, друг.